Łomżyńskie media poinformowały o porozumieniu dotyczącym obniżenia stawek za wieczyste użytkowanie gruntów zawartym pomiędzy miastem Łomża a Łomżyńską Spółdzielnią Mieszkaniową i Spółdzielnią Mieszkaniową Perspektywa. Porozumieniem tym nie zostały jednak objęte osoby, które zaufały ratuszowi i nie odwołały się od decyzji urzędu do samorządowego kolegium odwoławczego. To zaufanie spowodowało, że współwłaściciele działek, którzy zaakceptowali stawki narzucone przez miasto, będą musieli zapłacić więcej niż ci, którzy zakwestionowali nowe warunki lub w imieniu których wystąpiła Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Takie traktowanie mieszkańców narusza artykuł 32 punkt 1 Konstytucji RP oraz stawia w złym świetle władzę naszego miasta. W związku z powyższym wnioskują o równe traktowanie mieszkańców Łomży i obniżenie stawek również tym, którzy nie odwołali się od błędnie oszacowanych wartości. Nadmieniam, że wniosek został poparty przez radnych klubu PORP w Łomży oraz zarząd Łomżyńskiej Platformy Obywatelskiej. Ja rozmawiałem, panie radny, w sobotę, będąc na międzywojewódzkich mistrzostwach taekwondo olimpijskiego z panem prezesem Brodziukiem. On mi sygnalizował tę sprawę, więc proszę pozwolić, że ja mam możliwość zastosowania bonifikaty, ale mogę tę bonifikatę zastosować, jeżeli spłyną do mnie takie wnioski. I to jest pewien problem, który będziemy musieli razem wspólnie ze spółdzielniami mieszkaniowymi, jeżeli w perspektywie również wystąpiły takie zjawiska, jeszcze rozstrzygnąć. Nie chciałbym w tej chwili definitywnie, ostatecznie nic odpowiadać. Możliwość? Tak, jest.